A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy challenge. Mianowicie wymieniamy żarówkę w Fordzie Kuga. Jakby się ktoś kiedyś pytał, jak się to robi, to współczuję sam sobie. Pierwsza sprawa, trzeba wydłubać tą brewkę, co jest tutaj. Jak są ksenony, podejrzewam, że tu jest spryskiwacz. I tu jest jeden zaczep, tak w głąb. Tam jest drugi zaczep w głąb. To są tylko sprężyny, które się odpina. I tu jest na górze jedna śrubka. Odkręcamy, wyciągamy lampę, bierzemy na stół i operujemy, bo jeżeli nie wyciągniemy tej lampy, to widzimy, że żarówka jest w tym miejscu, pas przedni jest tu bardzo blisko, nie zrobimy nic, nie ogarniemy w ogóle. Także nie ma lekko.